Cześć, witajcie na moim kanale ponownie. Dzisiaj taki szybki filmik chciałam zrobić, a powiedzieć Wam o tych kredkach z Actiona, które ostatnio sobie kupiłam, i o tych tuszach, i też pokazać Wam moje, jak przechowuję moje wykrojniki i moje stemple, jak sobie zorganizowałam. Tak, te dwie rzeczy kupiłam sobie ostatnio w Actionie. I nie byłam za bardzo do nich przekonana, zwłaszcza tutaj do tego zestawu tych tuszy. Ja tuszy więcej nie potrzebowałam, ale stwierdziłam, że za tą cenę może spróbuję. I tak naprawdę wydawało mi się, że nie będą w ogóle się sprawdzały te tusze. A tutaj miłe zaskoczenie, bardzo ładne kolory i chciałam Wam próbnik właśnie pokazać, jaki zrobiłam. Żebyście widzieli, jakie fajne są kolory. One jeszcze nawet w kamerze nie wyglądają tak jak w rzeczywistości, bo w rzeczywistości są dużo bardziej intensywne, przepiękne i naprawdę fajnie się nimi stempluje. Są bardzo napigmentowane, także polecam Wam ten zestaw tuszy. Jeżeli go jeszcze nie macie, to naprawdę polecam sobie kupić. Taki poręczny, można sobie nawet go ze sobą gdzieś tam zabrać. Wszystkie kolory podstawowe, które potrzebujecie, i naprawdę ładnie kryje. Nawet taki grubszy stempel bardzo ładnie wypełnia kolorem i naprawdę polecam te tusze. Także to jest jedna rzecz. I te kredki z Actiona, ja kupiłam te wszystkie zestawy, które, tak myślę, że to są wszystkie zestawy dostępne. Też nie byłam do nich przekonana i no powiem, że troszkę je tak wypróbowałam i one oczywiście no, nie są jakieś do profesjonalnego kolorowania, jeżeli się ktoś tym profesjonalnie, wiadomo, zajmuje. Ale na takie potrzeby typowo do kraftowania, takie jak na przykład ja sobie koloruję moje stemple, to polecam te kredki. Troszeczkę się kruszą, ale pięknie się blendują. Naprawdę pokażę Wam teraz wzornik. Zobaczcie, bardzo ładne kolory. Takie żywe, też bardzo ładnie napigmentowane te kredki są. I zaraz Wam pokażę tak kilka rzeczy, które mam, które mogę Wam pokazać, które kolorowałam tymi kredkami. Mamy żółcie i brązy, mamy różowe i czerwone, aż takie wpadające w bordo, błękity, ciemniejsze niebieskie, fiolety, tutaj takie turkusy i duże, sporo zieleni. I tutaj takie dwa, trzy szare i czarne oczywiście, biały też jest, ale wiadomo, nie widać. Bardzo ładne kolory, także wiecie, no ja na takie kolorowanie, takie, jeżeli lubicie sobie kolorować takie jakieś małe, drobne stemple, to polecam Wam te kredki. Aha, i ja używam do tych kredek tego bloku Bristol, ta Smooth Surface, czyli ta bardzo gładka powierzchnia. Tutaj one niby są te watercolor, ale ja nie za bardzo one mi jakoś tak, przynajmniej na tym papierze nie za bardzo mi się sprawdziły z wodą. Ale bardzo ładnie wyglądają, po prostu tak pokolorowane bez wody. Także ten papier wypróbowałam i bardzo ładnie się sprawdza. I Wam pokażę, tylko kilka rzeczy mam. Zrobiłam takiego ptaszka, pokolorowałam w takich pastelach. I to jest ze stempla takiego z Actiona. One się bardzo ładnie, te kredki, cieniują. Także nie ma z tym w ogóle problemu. Następnie zrobiłam sobie takie ptaszki. Aha, i dałam im troszeczkę takiego brokatu, widać ten brokat. I to jest z tego stempla. Też bardzo ładnie wyszły. Bardzo ciekawie. Zobaczcie, tutaj na tej główce bardzo ładnie ten się cieniował, ten brązowy. Zresztą one wszystkie bardzo ładnie się cieniują. I mam jeszcze takiego misia z kwiatkami. Też troszeczkę brokatem kwiatuszki pomaziałam. I to jest ten stempelek, też z Actiona. Tak, i jeszcze mam takiego wielorybka. Też z brokatem. Zobaczcie, od najciemniejszego do najjaśniejszego bardzo ładnie wyszedł. I tu już stempel jest taki z innego, to jakiś tam stempel już nie chciałam się szukać. Także ładnie się to koloruje. Mówię, na takie potrzeby
drobne, skrapkowe. Myślę, że bardzo fajnie mieć taki zestaw. Jeżeli nie macie jakichś porządniejszych kredek, a chcecie zacząć nawet kolorować, to bardzo fajnie. Także to jest ta rzecz, którą Wam chciałam pokazać. I jeszcze kiedyś mówiłam o moim holu z wykrojnikami. I jak ja te wykrojniki przechowuję. Zakupiłam sobie sporo wykrojników przez taką stronkę. Ten sklep się nazywa Kokoroza. I dosyć dawno temu już przyszły do mnie te wykrojniki. I ja Wam teraz pokażę, bo ja na początku używałam tych arkuszy magnetycznych, ale nie sprawdzał mi się ten, ta metoda mi się nie sprawdzała, bo strasznie mi się ciężko to przekładało i jakoś ciężko mi to szło szukanie tych wykrojników i tak dalej. Więc pomyślałam, że użyję takiego zwykłego foldera A4. Kupiłam papier zwykły czarny, takiej grubszej gramatury. Kupiłam też zestaw takich papierów jaśniejszych i po prostu powykrawałam te wszystkie moje wykrojniki. Zrobiłam taki wzornik. Posegregowałam je kategoriami. Czyli tu mam na przykład serwetki, tu mam jeszcze miejsce na dalszy ciąg serwetek, narożniki. Tutaj widzicie właśnie, bo to są część z nich, na przykład te dwa to są z tego sklepu, który ostatnio zamówiłam. Tutaj narożnik też jest z tego sklepu Kokoroza. I tu już właściwie większość będzie z tego holu. I tak sobie je właśnie posegregowałam w koszulkach. I w ten sposób mogę je po prostu wszystkie widzieć, jak te kształty wyglądają, co mam w ogóle, bo wcześniej nie widziałam za bardzo, co mam, bo musiałam przekładać w tych wykrojnikach i bardzo mnie to denerwowało. Także teraz jestem w trakcie wycinania jeszcze tych wszystkich wykrojników. Tutaj mam na przykład takie jakieś ramki. Tutaj mam mamę i dziecko. I to są wszystkie z tego sklepu, które ostatnio właśnie zakupiłam. A tutaj mam brzegowe, jeszcze mam też troszkę brzegowych do wycięcia i kwiatki. I tutaj na każdej stronie widzicie są numerki i ja po prostu sobie te wszystkie wykrojniki, które są na danej stronie, włożyłam, zaraz Wam pokażę, do po prostu takich woreczków, takich koszuleczek małych. Które do kartek się używa przeważnie. I też są numerki. Na przykład tutaj 12 i mam też tutaj numerek 12. Wiem, że tutaj są te wszystkie wykrojniki z tej strony. I teraz jak mam jakiś pomysł na kartkę i szukam wykrojnika, to po prostu sprawdzam sobie w tym katalogu i wiem, gdzie go od razu szukać. Tu pokażę Wam jeszcze, to są właśnie te wszystkie, które kupiłam sobie nowe. Taki ładny zestaw muszelek i tutaj właśnie konik morski. Kupiłam sobie cały zestaw religijnych, bo nie miałam ani jednego. Tutaj mam ślub i miłość, kategorie i takie wyrazy różne. I jeszcze jestem w trakcie oczywiście wycinania, bo to nie dałam rady tak na raz wszystkiego, bo to troszkę jednak zajmuje. Także to jest taki mój system, który sobie opracowałam, który jest dla mnie dużo wygodniejszy niż te maty magnetyczne. Na tych arkuszach magnetycznych zostawiłam sobie te wszystkie, wiecie, warstwowe takie, które miałam, kółka, kwadraty, takie standardowe kształty, które już sobie tam zostawię, a tutaj mam takie ozdobne, żeby sobie móc spokojnie usiąść w pokoju czy w kuchni, gdziekolwiek chcę i przeglądać i wtedy pomysły same mi wpadają do głowy, co mogę wykorzystać i jak to mogę wykorzystać, bo wcześniej miałam z tym problem. I tak samo pomyślałam, że ponieważ ja mam dosyć sporą, dużą kolekcję stempli, to taką samą metodę sobie zrobiłam z moimi stemplami. Też kupiłam taki bardzo ładny folder A4 z takim ładnym wzorem. Akurat wczoraj go kupiłam w Tedim i to haul też będzie ze sklepu Tedi. I tutaj zaczęłam sobie już też stemplować na po prostu zwykłym papierze takim do drukarki i w koszulki powkładałam i podpisałam każdy stempel, firmę i nazwę ewentualnie zestawu. I jak widzicie, też są kategoriami. Starałam się, żeby tutaj miłość, tutaj mam na przykład takie wakacyjne. I oczywiście teraz też dopiero zaczęłam z tymi stemplami, więc to mi troszeczkę zejdzie.
Ale aha, i jeszcze co Wam powiem ciekawe, to tutaj wszędzie, gdzie mam takie czerwone serduszko, to oznaczałam sobie, że do tych stempli mam wykrojniki. Także to też mi ułatwia troszeczkę życie, tak jak na przykład tutaj mam, tu mam wykrojniki do tego i tak sobie po kolei po prostu stempluję. Przeważnie wieczorem sobie siadam i sobie po kolei te moje stemple, robię sobie ten próbnik, czy ten wzornik. Także tak to wygląda. Także to jest mój system przechowywania wykrojników i organizacji wykrojników i stempli. I to jest tak naprawdę tyle, co chciałam Wam dzisiaj, o czym Wam chciałam powiedzieć dzisiaj. Także, tak jak mówię, kredki warto kupić za tą cenę. Ładnie się koloruje nimi. Nic tutaj nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności, żeby się to blendowało, bo to się bardzo ładnie blenduje. Także i też polecam Wam te tusze. Też są bardzo fajne, ładne kolory i wszystko ładnie działa. Także trzymajcie się i zapraszam Was do moich kolejnych filmików. I no filmików. Właśnie. Tak, synku. I do kraftowania oczywiście. Pa, pa! No i skoro...